Kwadrans z kandydatem, nasz program wyborczy, w którym prezentujemy sylwetki kandydatów startujących w okręgu numer 14, a naszym gościem jest pani Ewa Filipiak, radna powiatu limanowskiego. Pani Ewo, na początek trzeba przywitać się z widzami. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję bardzo za zaproszenie do tego programu. Witam serdecznie wszystkich oglądających, a przede wszystkim wyborców z powiatu limanowskiego. Rozumiem, że kilka słów na Tak, na początek chciałbym, aby pani troszkę przybliżyła swoją osobę tym, którzy no, nie interesują się polityką albo są niezdecydowani i zastanawiają się, na kogo głosować, więc ta minuta jest dla pani. Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że w powiecie limanowskim wszyscy wiedzą, kim jest Ewa Filipiak, bo pracuję w samorządzie już od 2010 roku, a w tej sferze politycznej, samorządowo-politycznej jestem od 2006 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałam do Rady Powiatu Limanowskiego i potem też w 2007 roku, kiedy kandydowałam do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od tamtej pory to już dla mnie to są 11 wybory, obecnie kandyduję do Sejmu Rzeczypospolitej z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jestem radną powiatu limanowskiego. W 2018 roku też osiągnęłam bardzo duży sukces, bo zostałam jako pierwsza kobieta w historii Rady Powiatu Limanowskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Limanowskiego. Jestem wiceprezesem lokalnej organizacji turystycznej, jestem przedsiębiorcą, pracuję w Urzędzie Gminy Mszana Dolna. Mogłabym długo mówić na ten temat i na swój temat, ale może pana redaktora coś konkretnie interesuje. Tak. Przejdźmy pani Ewo do tego naszego celu spotkania i programu, bo startuje pani z listy numer 4 Prawa i Sprawiedliwości, jak przed chwileczką wspomniała. Pozycja 15, nie dość odległa, niezadowalająca, bo z spotkania wyborczego w Nowym Sączu, na którym miałem okazję być i realizować dla naszej telewizji materiał, pan marszałek, wicemarszałek Ryszard Terlecki wspomniał o pani, mówiąc, że pracowita i skromna, więc dlaczego aż tak daleko na tej liście, pani Ewo? To miejsce nie ma znaczenia, panie redaktorze. Ja cieszę się, że nie bliżej, bo w historii moich już wyborów parlamentarnych, to im dalej na liście jestem, tym wyższy wynik osiągam. Także martwiłam się, że to będzie miejsce bliższe. A poza tym 15, 15 października to chyba mówi samo za siebie. Także proponuję może 15 października zagłosować na 15. Panie Ewo, samorządowcom, którzy znajdują się na listach wszystkich komitetów wyborczych, poza chyba bezpartyjnymi, którzy jakby swoją drogą prowadzą tą kampanię, jest bardzo trudno chociażby z tego tytułu, że no, ciężko się im przebić do tych mediów ogólnopolskich. Co prawda są uruchomione audycje darmowe w mediach publicznych, ale tak naprawdę tutaj chyba ta kampania skupia się właśnie na tym lokalnym środowisku, tak jak tutaj pani ani na powiecie limanowskim. No wie pan, panie redaktorze, no każdy z kandydatów ma budżet też na kampanię, tak? Może przeznaczyć na audycje ogólnopolskie, ale dla nas samorządowców, dla nas osób kandydujących, to najważniejsze są sprawy lokalne i najważniejsze są wyborcy tutaj, lokalnie, nie w całej Polsce. Chciałem zapytać o to, czy troszkę panią nie martwi to, że aż 4 osoby z powiatu limanowskiego, z Prawa i Sprawiedliwości kandydują, dlatego że no, wszyscy mówią o tym, że troszkę te głosy mogą się jakby rozejść między tych kandydatów, a tak naprawdę wy jako samorządowcy, zresztą będziemy pytać innych kandydatów, którzy właśnie z listy Prawa i Sprawiedliwości startują, że oni tak naprawdę mają pracować na tą listę i zapewnić no, tą posadę w parlamencie dla posłów, którzy się znajdują na pierwszych miejscach listy. Panie redaktorze, zupełnie się tym nie martwię. A dlaczegoż? Bo przecież zazwyczaj tak było, że co najmniej 3 osoby z powiatu limanowskiego kandydowały.
też kandydowały na liście Prawa i Sprawiedliwości. Także i kandydowały osoby, które pochodziły z powiatu limanowskiego. Weźmy pod uwagę na przykład rok 2019, kiedy były wybory do parlamentu. Z naszego powiatu kandydował Wiesław Janczyk, ówczesny poseł i też wiceminister finansów. Kandydował radny sejmiku województwa małopolskiego Grzegorz Biedroń. Kandydowałam ja i kandydował również też poseł i wojewoda Józef Leśniak. Szanowni Państwo, w powiecie limanowskim Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymało ponad 43 tysiące głosów, a my jako kandydaci, nasza czwórka, łącznie uzyskaliśmy, z tego co pamiętam, około 24 tysięcy głosów. Ta ilość głosów, czy zarówno te 43 tysiące, to wystarcza na 2-3 mandaty, tak? Jeżeli oczywiście mieszkańcy powiatu limanowskiego będą głosować na kandydatów z powiatu limanowskiego, tak? To jest ważne. Nie ilość jest ważna, tylko ważne jest to, żebyśmy na tyle przekonali wyborców, żeby oni zagłosowali na kandydatów tutaj lokalnych, tak? Mhm. Ja będę oczywiście przekonywać, żeby zagłosować na mnie, ale są też i inne kandydatury, prawda, jest Wojciech Włodarczyk, jest Agata Zięba, jest Klaudia Janik Wojtanowska i to są naprawdę fajne osoby i można na nich głosować. No właśnie, wspomniała Pani o Pani wicestaroście Agacie Ziębie, zresztą gdzieś wyczytałem, że Pani nie zamierza prowadzić negatywnej kampanii, to nie jest Pani jakby cel w tych wyborach. Ale proszę mi powiedzieć, czy troszkę taki niesmak pozostaje. Zresztą mieliśmy okazję nagrać rozmowę po tym, jak została Pani odwołana z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego. W naszej redakcji telefony się rozdzwoniły, bo Pani powiedziała to, co myśli. Nie wszystkim się to podobało, zwłaszcza z ludziom czy osobom z Pani ugrupowania. Jak po tym okresie Pani tamtą chwilę wspomina? Czy już Pani troszkę odeszła od tego krytycznego spojrzenia właśnie na to, co dzieje się chociażby w Radzie Powiatu Limanowskiego, bo cały czas widzę, że Pani po prostu nurtuje, zadaje pytania, które nie do końca są chyba wygodne dla obecnych rządzących powiatem. Ale Panie redaktorze, ja znana jestem z tego, że zadaję trudne pytania, że jestem osobą merytorycznie przygotowaną do zadawania trudnych pytań. I jeżeli chodzi o moje odwołanie z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego, ja tak jak powiedziałam wcześniej, jestem osobą, która pamięta i ma bardzo dobrą pamięć, ale pamiętliwa nie jestem ani mściwa tak naprawdę. Ja nigdy nie zrobiłabym takiej rzeczy Pani Agacie Zięba. To się już stało, tak? Mleko się wylało po prostu. Oczywiście, że tak. Tutaj nie ma co wracać. Możemy szacować, jakie były z tego plusy i minusy, ale to myślę, że to też nie jest przedmiot kampanii. Jeżeli chodzi o samą kampanię. No właśnie, jak Pani ją zamierza prowadzić, bo jeszcze 10 dni mamy do wyborów i no i trzeba chyba troszkę się jeszcze bardziej sprężyć, jeżeli komuś oczywiście zależy. Oczywiście, że mi zależy. Chyba Pan w to nie wątpi. Powiem tak, ja na głosy wyborców pracuję już od 17 lat, tak? Jeżeli chodzi o każde kolejne wybory, bo przypominam też tutaj, nie chcę się przechwalać absolutnie, ale w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Limanowskiego, zarówno w roku 2018, jak i 2014, to poparcie dla mojej osoby w tych wyborach było rekordowe w skali całego powiatu limanowskiego, tak? Dla przypomnienia, rok 2018 było to prawie 34% głosów przy 24 innych kandydatach w okręgu, tak? Więc jeżeli ktoś umie liczyć, to jest to dużo, tak? Ja sobie to bardzo cenię. Ja sobie cenię tych ludzi, którzy pracują ze mną już od 2006 roku. Z roku na rok tych ludzi jest coraz więcej, tak? I to są osoby, które są lojalne, to są osoby, dla których ja zrobiłabym wszystko, one dla mnie myślę, że też, tak? Więc dla mnie kampania wyborcza, poza, prawda, dodatkowymi banerami, poza zwiększoną może jakąś aktywnością taką marketingową, tak, ona nie różni się niczym innym. Ja normalnie pracuję, ja normalnie prowadzę firmę, ja normalnie pracuję w urzędzie, tak. Teraz akurat tylko mam taki dwutygodniowy urlop bezpłatny, tak, bo no jednak trzeba, myślę, zachęcam też wszystkich kandydatów, żeby jednak na okres kampanii z tego urlopu bezpłatnego skorzystali, żeby nie było takich niedomówień, tak? I
ta ilość na przykład udzielanych wywiadów czy artykułów w mediach z moim udziałem nie jest wcale większa ani mniejsza. Nie jest też jakoś specjalnie aktywnie, nie uczestniczę w zbyt wielkiej ilości wydarzeń czy kulturalnych tylko po to, żeby siebie pokazać. Tak? Ja wierzę w roztropność wyborców. Ja wierzę w to, że chcą osoby, która jest merytorycznie przygotowana, chcą mieć posła z ziemi tutaj limanowskiej, z ziemi zagórzańskiej, który będzie dbał o ich sprawy w Warszawie, tak? Panie Ewo, pojawiają się głosy, że może się okazać tak, że ziemia limanowska w ogóle nie będzie miała posła. Co pani by odpowiedziała tym malkontentom i wszystkim krytycznym patrzącym na nasz region, który się określa, że to jest taka biała plama na tle województwa małopolskiego, mniej inwestycji, jest to region niedoszacowany. No a poza tym przy okazji drogi 28 okazuje się, że chyba nie wszystkim zależy na tym, aby ta droga była może nie to, że przejezdna, ale mało informacji pojawia się, nie ma jasnych komunikatów, a to mieszkańców trochę irytuje i wiemy, ile z tego tytułu mają kłopotów. Panie redaktorze, jeżeli ktokolwiek widzi, że powiat limanowski nie jest doszacowany, to chyba pora to zmienić, tak? Może wybieraliśmy osoby, które spowodowały to, że nasz powiat gdzieś był omijany przy środkach zewnętrznych. Może brakuje nam osób, które umieją pozyskiwać środki zewnętrzne. Ja tym zajmuję się zawodowo i ja na co dzień współpracuję z pracownikami, współpracuję też z zarządzającymi, czy z ministerstwami, prawda, czy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim. Wszędzie tam, gdzie można pozyskać dodatkowe środki, bo tak jak pan wie, zajmuję się środkami zewnętrznymi, funduszami europejskimi, także w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, mi tych środków udało się pozyskać naprawdę sporo i zarówno na inwestycje i gminne, jak i też projekty parasolowe, tak, chociażby tam wymiana pieców, czy montaże solarów i tak dalej. Także to nie chciałabym tego wymieniać absolutnie, ale tych środków jest, tak, i można tych środków pozyskać jeszcze więcej, a jako poseł miałbym jeszcze większe możliwości. Wiem, jak to się robi, tylko potrzebuję tej możliwości bycia posłem, żeby można było to załatwić łatwiej. O. Właśnie pani propozycja i pomysł na to, żeby troszkę ten nasz region no, pokazać światu, bo oprócz tego, że mamy piękne góry, krajobrazy, to brakuje nam jednak chyba takiej infrastruktury. Wszyscy tutaj mówią o tym, że jesteśmy regionem turystycznym, ale tak naprawdę tych inwestycji jak na lekarstwo, a jeżeli są, to realizowane przez prywatne osoby, przedsiębiorców. No nie tylko, ale powiem tak, mamy wspaniały region. To co ostatnio też mówiłam dla jednej z redakcji. Pod względem turystycznym naprawdę mamy czym się pochwalić. O walorach naturalnych to może nie będziemy mówić, o tym tak, wszyscy to wiemy, wiemy, tak? Wiemy o tym. Mamy wspaniałą gościnność, mamy dużo też i agroturystyki na terenie powiatu limanowskiego, ale ja myślę, że poza inwestycjami, tak, turystycznymi, bo o to pan pyta, tak. Mamy zbyt słabą promocję, tak, w sensie takim, że my sami, jako mieszkańcy powiatu limanowskiego, nie umiemy się chwalić. Ja nie wiem, dlaczego ktoś w nas, dlaczego tak się stało, że my mieszkańcy tak wspaniałego regionu zapraszamy gości, których wieziemy do Wieliczki czy do Zakopanego, prawda? Ja powiem tak nawiasem mówiąc, że w momencie, kiedy na przykład czy uczestniczyłam w Szkole Liderów Politycznych w Warszawie, czy kiedykolwiek na jakiejkolwiek debacie się znalazłam, ja nie mówiłam, że ja jestem z Krakowa, tak? Ja nie mówiłam, że jestem z Limanowej, ja mówiłam, że jestem z Kasinki Małej. I wszyscy wiedzieli, tak? Zaskoczeni, było czasem takie zaskoczenie. Kasinka Mała, ale gdzie to jest? Ja pytałam tak, ale to państwo nie wiedzą, gdzie jest Kasinka Mała. Także myślę, że to tak było tylko na marginesie, tak? Myślę, że przede wszystkim sami powinniśmy wiedzieć, co mamy tutaj pięknego, tak? I to my jesteśmy najlepszymi ambasadorami na zewnątrz, tak? A jeżeli chodzi o całą infrastrukturę, jeżeli chodzi o moje pomysły, prawda, na bycie posłem, to chciałabym przede wszystkim tak,
to, o czym mówię też już od dłuższego czasu, to, co udaje się już powoli realizować, tak, czyli nasze budowanie tutaj społeczeństwa obywatelskiego, to społeczeństwo wie najlepiej, czego potrzebuje, tak, i potem poprzez samorządy, samorządy też wiedzą, jakie inwestycje będą chciały tutaj prowadzić i ja czuję swoją misję w byciu posłem, który będzie pomagał samorządom realizować, samorządom, stowarzyszeniom, całemu społeczeństwu te inicjatywy, które są najbardziej potrzebne. Pani Ewo, tak się zastanawiam, rozmawialiśmy w Nowym Sączu zaraz po prezentacji osób, które kandydują z listy Prawa i Sprawiedliwości. W ostatniej chwili na tą listę wskoczył pan Pęk i tak się zastanawiam, jaki cel jest właśnie tutaj mianowania osób, które z ziemią sądecką, nowosądecką tak naprawdę mają niewiele wspólnego. Rozmawiałem też z marszałkiem, wicemarszałkiem panem Ryszardem Terleckim, on nie unikał odpowiedzi. On mówi, że to jest taktyka, która nie tylko tutaj na Sądecczyźnie akurat w jego przypadku obowiązuje, ale też to jest taktyka po prostu, która jest nakreślona przez osoby, które zajmują się takim, nieładnie mówiąc, marketingiem politycznym. Jak pani to ocenia? Trudno mi tutaj oceniać i też nie chciałabym tutaj tego oceniać, zarówno kandydatury, czy też marszałka Terleckiego, czy też drugiego z panów, ale pana Pęka, ale powiem tak. Zresztą radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Tak, tak, ale powiem szczerze, no jest jakaś tam strategia, prawda, może w swoich okręgach też nie zdobywali zbyt dużej ilości głosów, tak, tutaj może będzie im łatwiej, ale prawdę mówiąc, panie redaktorze, ja wierzę w roztropność naszych mieszkańców, mieszkańców powiatu limanowskiego i całego okręgu numer 14, to od głosów wyborców zależy, kto tak naprawdę zostanie posłem. No to panie Ewo, 30 sekund na to, aby no troszkę jeszcze na koniec mobilizować osoby, które wahają się, bo założę się, że te ci wyborcy, czy te osoby, które panią szacunkiem darzą, na pewno będą głosować. Dlatego 30 sekund dla pani i oczywiście kamera. Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, zachęcam do zagłosowania na moją osobę, jeżeli chcą Państwo silnego regionu i silnej osoby, która będzie Państwa reprezentować w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, to 15 października proszę o oddanie głosu na moją osobę, na 15. A jeżeli nie, to chociaż na kogokolwiek z naszej listy Prawa i Sprawiedliwości. Panie Ewo, dziękuję serdecznie. Dziękujemy naszym widzom, którzy, no mam nadzieję, że ten kwadrans z kandydatem, z panią Ewą Filipiak będą mogli oczywiście przeżyć i zobaczą go od pierwszej sekundy do ostatniej. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję panie redaktorze.